Lepiej mi umrzeć. Nauczanie domowe. 7 czerwca. Księga Tobiasza, rozdział 3 wersety od 1 do 11 i od 16 do 17. Ja, Tobiasz, zasmuciłem się, wzdychałem i płakałem, i zacząłem wśród westchnień tak się modlić. Sprawiedliwy jesteś, panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą, ty sądzisz świat. A teraz, O panie, wspomnij na mnie, wejrzyj, nie każ mnie za grzechy moje, ani za zapomnienia moje i moich przodków, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Nie słuchaliśmy Twoich przykazań, a Ty wydałeś nas na łup, niewolę i śmierć, na pośmiewisko i na szyderstwa, i na wzgardę u wszystkich narodów wśród których nas rozproszyłeś. Teraz więc liczne Twoje wyroki są prawdziwe, wykonane na mnie za moje grzechy, ponieważ nie wypełniliśmy Twoich przykazań, ani nie chodziliśmy w prawdzie przed Tobą. Teraz więc uczyń ze mną według Twego upodobania. Pozwól Duchowi Mojemu opuścić mnie. Chcę odejść z powierzchni Ziemi i stać się znowu Ziemią, ponieważ śmierć jest lepsza dla mnie niż życie. Albowiem słuchać muszę wyrzutów niesłusznych i ogarnia mnie wielka boleść. Panie, rozkaż niech będę uwolniony od tej niewoli. Pozwól mi udać się na miejsce wiecznego pobytu. Nie odwracaj twego oblicza ode mnie, panie, ponieważ dla mnie lepiej jest umrzeć, aniżeli przyglądać się wielkiej niedoli mojego życia i słuchać szyderstw. Tego dnia Sara, córka Raguela z Egbatany w Medii, również usłyszała słowa o Belgii jednej ze służących swego ojca, że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch, Asmodeusz, zanim byli razem z nią, jak to jest przeznaczone żoną. Służąca mówiła do niej, to ty zabijasz swoich mężów, oto już za siedmiu byłaś wydana, i od żadnego nie otrzymałaś imienia. Dlaczego nas dręczysz z powodu twych mężów? Dlatego, że pomarli? Odejdź zatem z nimi, abyśmy już nigdy nie zobaczyli twego syna ani córki. Tego dnia była ona bardzo zmartwiona i zaczęła płakać. Poszła do górnej izby swojego ojca, chcąc się powiesić. Jednak zaraz upamiętała się i rzekła, Niechaj nie szydzą z mego ojca, mówiąc do niego, miałeś jedną umiłowaną córkę i ona z powodu nieszczęść się powiesiła. Nie mogę w smutku doprowadzać do otchłani starości Ojca Mego. Lepiej dla mnie będzie nie wieszać się, lecz błagać Pana o śmierć, abym nie wysłuchiwała więcej obelg w moim życiu. I wówczas wyciągnąwszy ramiona ku oknu, modliła się. I tej godziny modlitwa obojga została wysłuchana wobec Majestatu Boga i został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. W Biblii widzimy bardzo realne osoby. Ludzi z krwi i kości, zwyczajnych. Słyszymy, że tobiasz starszy zasmucił się i wzdychał. Słyszymy, że Sara nosi w sobie myśli samobójcze. I oboje modlą się o śmierć, myśląc w ten sposób, że śmierć jest wybawieniem, że śmierć jest lepsza niż życie, które prowadzą. Oczywiście fałszywe myślenie. Ale Biblia nie ucieka od problemów. Nie udaje, że wszyscy są hiperbohaterami, że wszyscy są bez problemów, że wszyscy mają. Życie usłane różami nie udaje, tylko wskazuje na sposób rozwiązania. Na to, że każdy człowiek w najtrudniejszej sytuacji, w największej depresji może zwrócić się do Boga i powinien to robić, chcąc rzeczywiście współpracować z Bogiem, nawet wtedy, kiedy czuje niechęć do dalszego życia, nawet wtedy, kiedy. Szukam rozwiązania, i wydaje mi się, że to śmierć jest tym rozwiązaniem. Nawet jeżeli mam takie myślenie, że trzeba odciąć się od problemów tego świata, bo one mnie przytłaczają i przewyższają. Na co trzeba zwrócić uwagę? Na to, że to była ich subiektywna interpretacja sytuacji. Czy ona była przykra? Była, dla jednej i drugiej osoby, bez wchodzenia w szczegóły ale było to wykrzywione patrzenie na to, kim są i w jakiej sytuacji się znaleźli. Oparli się, dodajmy to, na złych słowach, które dotarły do nich ze środowiska, od kogoś z boku. Była to opinia innych, a nie opinia Boga. Można by powiedzieć, to oni powinni przed tą sytuacją rozmawiać z Bogiem i powiedzieć, Boże, prostuj mój sposób myślenia żebym ja nie przyjmował właśnie tych ataków, tych oskarżeń do swojego serca i według nich próbował układać swoje życie. Zobaczmy, że Tobiasz sam też trochę generował to przez swój perfekcjonizm. I trzecia rzecz, którą trzeba podkreślić, to brak wsparcia w środowisku. Chociaż mieli rodziny, chociaż byli wśród bliskich, ale jakoś nie można było. Przebić się do nich i znaleźli się właśnie w tej trudnej sytuacji. Jaka jest droga? Po pierwsze, Bogu coraz bardziej ufać, polecając siebie. Po drugie, coraz bardziej patrzeć Bożymi oczami, a nie cudzymi, zewnętrznymi. I po trzecie, słuchać Boga. Bo nawet to samo zdanie może być tak powiedziane, że ono jest pełne nadziei, a nie pełne oskarżenia. Zadanie dla Ciebie na dziś: jakie słowa kogoś obok odebrały Ci radość życia? Nazwij to sobie, określ je. Może to bolesne, żeby do tego wracać, ale pomyśl, co myśli Bóg o tej sytuacji i jakby to wypowiedział Bóg do Ciebie. Budząc w Tobie nadzieję, nawet jeżeli ta sytuacja była przykra spowodowana przez Ciebie, niech w tym odnawianiu słów Boga i myśli Boga błogosławi Ci On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.